Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na kolejny zestaw gracza. Będzie to już drugi zestaw gracza firmy Thermatic. Tym razem taki kompleksowy, ponieważ zawiera klawiaturę, myszkę, podkładkę oraz słuchawki, czyli wszystko, czego gracz potrzebuje do szczęścia. Jeśli chodzi o sprzęty, są to klawiatura Knacker, kosztująca około 150 zł, wyposażona w przełączniki hybrydowe typu Plunger. Słuchawki TT eSports by Thermatic Shock, wersja Marina Blue. Bardzo fajne słuchawki, dobrze grające, kosztujące również plus minus 150 zł. Do tego świetna myszka Volos. O Volosie było już kilka materiałów, było rozpakowanie, było porównanie z myszkami firm Tessoro oraz SteelSeries, była także recenzja na wideotestach. Przypomnienia tych linków znajdziecie także w opisie filmu. Natomiast uzupełnieniem zestawu jest podkładka. Jest to podkładka Whitera Special Tactics, kosztująca jakieś 60 zł, duża, gruba podkładka, bardzo fajnie wykonana. Tutaj akurat w wersji białej dostępna jest także wersja czarna. Łączny koszt zakupu tego kompleksowego zestawu dla gracza wysokiej jakości, świetnej firmy, to jakieś 550 zł, tak więc wcale nie tak dużo. A teraz zapraszam na dalszą część filmu, o każdym z tych sprzętów troszeczkę się jeszcze teraz dowiecie. Oto pierwszy element zestawu. Klawiatura dla graczy Knacker. Jest to klawiatura dość nietypowa, ponieważ wyposażona w przełączniki typu Plunger, rzadko spotkane w klawiaturach jak na razie. Możliwe, że ta sytuacja się zmieni w najbliższym czasie, ponieważ producenci powoli interesują się tym typem przełączników, chociażby firma Tessoro w najnowszych klawiaturach Lobera. Co to są za przełączniki? Są to przełączniki tradycyjne, membranowe, natomiast symulują naciśnięcie klawisza mechanicznego, nawet dźwięk jest podobny. Posłuchajcie. Nawet słyszymy takie leciutkie kliknięcie, jak w przypadku przełączników Cherry MX Blue. Natomiast ta klawiatura mimo wszystko jest dużo, dużo cichsza od klawiatur mechanicznych. Jest prawie tak cicha jak tradycyjna klawiatura, a klawisze wciska się lekko, natomiast jest taki charakterystyczny bump, taki odskok, jak przy niektórych przełącznikach mechanicznych. Klawiaturka ta kosztuje jedynie 150 zł, jest bardzo ładna. Posiada oczywiście kabel w oplocie ze słynnym organizerem Thermaltake'a, pozłacanym wtykiem USB. Jest także przejściówka na port PS2, możemy sobie przez PS2 to podłączyć. A także w zestawie mamy czerwone nakładki na WSAD i kursory i narzędzie do wyjmowania tych nakładek. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda przełącznik typu Plunger, to już Wam pokazuję. Wygląda właśnie tak. Więc moi drodzy, mamy tutaj naprawdę bardzo ładną, bardzo wygodną klawiaturę, której się super używa, kosztującą 150 zł jedynie. Na klawiaturę dla gracza cena niewielka. No i przede wszystkim te przełączniki Plunger mają żywotność aż 15 milionów uderzeń. Nie jest to jeszcze tyle, co w przypadku przełączników mechanicznych, natomiast dużo, dużo więcej niż w przypadku zwykłych membranówek, gdzie ta żywotność wynosi w porywach do 5 milionów uderzeń. Tu mamy aż 15. Mamy też anti-ghosting na 12 klawiszy. Mamy klawisz funkcyjny. Tutaj mamy, zobaczcie, logo smoka poświetlane. Możemy je sobie wyłączyć, chociaż to logo jest naprawdę ładne. Mamy też bardzo fajny panel tutaj pokazujący nam ciśnięcie klawiszy takich jak Caps Lock i mamy także jeszcze takie cztery klawisze funkcyjne, które w trybie PS2 pozwalają wybrać nam prędkość powtarzania tych klawiszy. Jeśli chodzi o same klawisze, zobaczcie, skok jest średni, klawisze pracują dość cicho, fajnie odskakują, mamy duży Enter, duży Backspace, co jest bardzo fajne. No i klawiatura jest też płaska i lekka. Ma bardzo dobre antypoślizgi. Zobaczcie. Tutaj mamy gumkę, na podwyższeniu mamy gumkę i gumki na dole. Szczepność klawiatury jest super. Ok, jeśli chodzi o Knackera, to by było na tyle. Klawiatura naprawdę warta polecenia. Przechodzimy dalej. Kolejny element zestawu. Świetne słuchawki Thermaltake'a Shock. Tutaj mamy kolor Marina Blue, czyli niebieskie słuchawki. Bardzo fajne, dość dobrze wykonane, jak na cenę 150 zł. Posiadające 40 mm przetworniki, które dają naprawdę fajny, wyraźny dźwięk i też dość mocny bas. Słuchawki są dość wygodne, jakość wykonania jest naprawdę dobra. Mamy też taki składany mikrofon.
funkcją redukcji szumów. Po bokach logo Titi, na pałąku oczywiście też. Wykończenie pałąka, gąbka bardzo fajna, miękka, obszyta skórą. Natomiast tutaj mamy materiał i również zobaczcie, bardzo mięciutkie. Te osłonki nauszników mamy ściągane. Widzimy 40 mm membrany, które bardzo, bardzo fajnie odtwarzają dźwięk. No i przede wszystkim w grach się sprawdzają, ponieważ pozycjonowanie jest na wysokim poziomie. Słuchawki mają też taką funkcję, że dość dobrze się składają na przykład do podróży. Można z nich zrobić takie maleństwo. Regulacje mają porządną na metalowej prowadnicy. Regulują się naprawdę dużo, ponieważ jakie sobie tak rozszerzymy, są ogromne. Co do wygody noszenia, no nie są to najwygodniejsze, jakie nosiłem, ale jest naprawdę przyzwoicie. Rzućcie jeszcze okiem na szczegóły wykończenia tych słuchawek. Naprawdę są bardzo, bardzo fajne. Kabelek tym razem mamy bez oplotu, ale za to jest on długi, zakończony dwoma pozłacanymi mini jackami do słuchawek, do mikrofonu. Nie mogło zabraknąć oczywiście tego. No i zobaczcie, mamy taki mały pilocik, włącznik, wyłącznik mikrofonu i fajne, precyzyjne, małe pokrętełko regulacji głośności. Za chwilkę zobaczymy też świetną myszkę, ale czymże by była dobra myszka bez dobrej podkładki? Tutaj mamy podkładkę White Raw Special Tactics, kosztującą około 60 zł. Powiem Wam, że jest to jedna z najlepszych podkładek, jakie miałem okazję testować, ponieważ jest duża, 36 na 30 cm, gruba, naprawdę wygodna, aż 3 mm grubości, ma świetną warstwę antypoślizgową oraz także bardzo dobrze wykonaną powierzchnię. Powierzchnia ta jest hybrydowa, zapewnia idealny kompromis pomiędzy prędkością poruszania się myszki a precyzją sensora. Jak widzicie, oczywiście mamy nazwę podkładki White Raw Special Tactics, smoka Thermaltake'a, logo TT eSports by Thermaltake oraz taki dziób orła z autografem Alexieja White Raw Krupnika, czyli znanego e-playera. No i moi drodzy, najlepsze na koniec, myszka Volos. Naprawdę świetna, genialna myszka, mogliście ją na moim kanale zobaczyć już przynajmniej w dwóch filmach. Jest ona zwieńczeniem tego właśnie zestawu gracza. Myszka kosztująca jakieś 200 zł, naprawdę świetna. Przełączniki Omrona, długa żywotność przycisków, Avago 9800, sensor laserowy o maksymalnym DPI wynoszącym 8200. Genialne oprogramowanie do tej myszki. No i moi drodzy, aż 14 przycisków. Zobaczcie, 3 tutaj, 2 główne, 2 tutaj, rolka, przycisk do zmiany profili gracza, 2 przyciski tutaj i 4 tutaj. Wszystkie przyciski są ciche, naciska się je bardzo lekko. Zaprogramować możemy każdy z nich. Mamy aż 5 profili w tej myszce, aż 4 MB pamięci wbudowanej. Tego kombinacji ustawień klawiszy mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele. Do tego jeszcze trzeba powiedzieć, że myszka jest naprawdę duża. Zobaczcie, jest wysoka, jest długa, dłoń leży na niej świetnie, a do tego jest naprawdę ciężka. Ciężka jest już sama w sobie, a jeśli komuś jeszcze za lekka, to może ją sobie dociążyć dodatkowymi ciężarkami. Zobaczcie. Mamy je tutaj, jest ich aż 7. Tutaj są 2, tu kolejnych 5 i wszystkie mają po 4,5 grama. Nie zapominajmy też, że jak wszystkie myszki od TT eSports by Thermaltake, ta ma świetne ślizgacze. No i naturalnie też kabel jest bardzo porządny, zabezpieczony oplotem i mamy też opaskę do spinania nadmiaru kabla. Tak więc moi drodzy, oto cały gotowy zestaw firmy Thermaltake, wart jakieś 550 zł. Mamy tutaj wszystko co potrzeba. Bardzo fajną, prostą klawiaturę, dobrze grające słuchawki, jedną z najlepszych na rynku myszek laserowych oraz naprawdę świetną podkładkę. Z mojej strony taki zestaw mogę bardzo serdecznie polecić. Za 550 zł, jeśli chodzi o sprzęt najwyższej półki, myślę, że niewiele będzie lepszych propozycji. Naprawdę warto rozważyć taki zestaw. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam także na mojego Facebooka.
tam wszystkie świeżutkie informacje. No i oczywiście widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!